Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tuningu samochodów w tej grze. I będziemy dzisiaj się zajmować Cadillaciem CTS-V. Dlaczego Cadillac? Wiecie co, ostatnio sobie szukałem, właściwie jestem w trakcie szukania, poszukiwania nowego samochodu, jaki sobie kupię, czy nowy, nie nowy, używany po prostu jakiś. I tak natrafiłem na Cadillaca, zaraz wam pokażę chyba, jak on się tam dokładnie nazywał. Cadillac BLS, jakoś tak. No, i ten samochód ogólnie bardzo mi się podoba, chociaż przód ma, nie wiem czy to ten właściwie, ale chyba ten. Przód ma bardzo podobny do Toyoty, chyba Avensis, co mi się akurat najmniej podoba. Ale bardzo fajny ma tył w sedanie, oczywiście, bo nie wiem jak to się nazywa akurat, ale w kombi, nazwijmy to, jest tył, no też w sumie nie jest taki zły. Bardzo ładne auto, chyba od 2006 roku produkowane. I bardzo, bardzo fajnie wyposażone jak na nasze standardy, ale jak na standardy powiedzmy amerykańskie, bo jest to samochód marki amerykańskiej, nie jest dobrze wyposażony w środku. I opcje silnikowe, które mnie interesują, to są silniki diesla o pojemności 1.9, z tym, że to nie są silniki niemieckie, a są to silniki po prostu od Fiata i nie wiem jak tam z awaryjnością to wychodzi, no ale to abstrahując od dzisiejszego odcinka, tylko tak wam powiedziałem, nas interesuje Cadillac CTS-V wersja, chyba to w ogóle są wszystkie, nie, zobaczcie, są też Cadillac CTS-V, ale wersja 3-drzwiowa, która jest moim zdaniem dużo, dużo bardziej fajna od tej, którą mamy w Wardzie. Ojej, czy ten samochodzik sobie pojechał. W Wardzie mamy wersję 5-drzwiową, która no jest fajna i tak. Nie powiem, że nie, ale chodzi o to, że nie jest taka sportowa. Ta wersja 3-drzwiowa moim zdaniem jest bardziej sportowa i lepiej się prezentuje. No zobaczcie tylko, no, to jest po prostu bajka, jak ten samochód wygląda. I tył ma chyba troszeczkę inny, może uda się znaleźć zdjęcia z tyłem, ale zobaczcie na to. Oj, samochód po prostu wygląda nieziemsko. Ja strasznie w autach lubię jak są wysokie drzwi, wiecie? Natomiast my się będziemy zajmować Cadillaciem, to jest chyba ta wersja, którą mamy w Wardzie. I poszukamy jakiegoś fajnego malowania dla niego, czymś spróbuję się zainspirować. Tu są różne, to akurat nie jest... Nie wyszukiwałem tuningu czy malowania, po prostu wyszukałem ogólnie jak Cadillaci wyglądają. Tu jest bardzo, bardzo fajna modyfikacja tej wersji 3-drzwiowej, która jak widzicie wygląda niesamowicie. Jak się patrzy pod tym kątem na ten samochód, to się wydaje jakby przód był taki zadarty do góry, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Anyway, weźmy sobie jakąś inspirację, no powiedzmy... Wpiszmy sobie taki tag i zobaczymy co nam wyskoczy. Przede wszystkim widzę, że pojawiają się tutaj czerwone felgi. Zobaczcie tutaj, tutaj wydaje mi się, nie wiem, może to jest tak zdjęcie zrobione, ale tył jest troszeczkę wyżej w stosunku do tej wersji, chociaż to też może kwestia zrobienia zdjęcia, tak? Może i tak, kwestia obiektywu innego i tak dalej, można cuda zrobić ze zdjęciem. Ale ojej, to wygląda niesamowicie ta wersja 3-drzwiowa, no ale niestety takiej nie mamy. Dobrze, więc chodźmy. Tutaj ktoś zrobił w Prostlicie wersję 5-drzwiową na taki wzór, z tym, że mnie się to za bardzo nie podoba. Ja nie lubię ogólnie stylu wyścigowego, takich wyścigów legalnych. Tutaj mamy jeszcze CTS-a, ale z GT3 chyba zdjęcie coś... Nie chcę się wczytać, albo po prostu jest takie w takiej słabej jakości. O, tutaj się jakoś wczytało. Ja, to nie jest GT3. To jest GT3, a to już chyba nie, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Tutaj jest jakaś modyfikacja zdjęcia, prawdopodobnie jakiś wizualny tuning. Też fajnie wyglądają te światła. Bardzo mi się to podoba, naprawdę otwierane drzwi do góry, w ogóle jaki kosmos. Ale ogólnie wam powiem, że nie ma jakoś szczególnych malowań dla tego samochodu. Każdy upierdzieli auto na... Tutaj jest coś ciekawego. Każdy upierdzieli to auto na czarno i jest git.
Natomiast tu widzimy coś ciekawego. Nie wiem, jakie w Wordzie mamy tutaj dostępne bodykity dla tego samochodu, ale wydaje mi się, że moglibyśmy się zasugerować czymś takim, czyli zrobieniem jakichś takich kwadratowych naklejek na tym aucie i jakoś to ładnie ze sobą zgrać. Widzimy, że tutaj to jest akurat ta fajna wersja trzydrzwiowa niestety, więc ale możemy zrobić właśnie coś na kształt takich kwadratowych naklejek. To bardzo, bardzo fajnie wygląda. Moim zdaniem przynajmniej, a jak waszym zdaniem to wygląda? No każdy, każdy myślę, że jakoś ma inny gust i pomalowałby może inaczej tego Cadillaca, a zobaczcie, to jest jakaś specjalna chyba wersja tego Cadillaca albo coś, bo zobaczcie, że już kilka razy w różnych miejscach pojawia się to auto. Nie jestem pewien, co to oznacza, ale można w ten sposób to zrobić. Tutaj jakiś art koncepcyjny. No więc dobrze, spróbujmy się zasugerować czymś takim. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda na wersji 3-drzwiowej, ale jak będzie wyglądało na wersji 5-drzwiowej, z jaką mamy do czynienia w Wordzie, no teraz przyjdzie nam się z tym pobawić. Więc zaczynam standardowo od bodykitów, ale zanim bodykity, maluję sobie samochód na biało, żeby widzieć, jak ten bodykit wygląda dokładnie. Chodzi mi o kształt. Nie wiem, czy właśnie, ja w ogóle nie wiem, czy ten samochód ma jakiekolwiek bodykity, ale z tego, co pamiętam, jakieś tam są, jest jeden. Jest jeden, ale nie jest taki paskudny. Jeszcze można go użyć. Myślałem, że będzie gorszy. Stokowe auto nie wygląda tak fajnie, to znaczy nie podobają mi się troszeczkę te światła z przodu. Nie jest, nie ma tragedii, nie ma naprawdę tragedii, ale no będziemy musieli jakoś zatuszować. Myślę tutaj o zaklejeniu może, albo pomalowaniu. Chciałbym może cały przód upieprzyć na czarno, ale to jeszcze zobaczymy. Dobrze, mamy dużo spoilerów do wyboru. Tutaj spoiler moim zdaniem będzie pasował jakiś wysoki, zgrabny spoiler, ale też chciałbym, żeby był widoczny i troszeczkę wysunięty do tyłu mocniej. Nie wiem, czy coś takiego tutaj dobierzemy. O. Dobrze, taki tylko biały. Będzie coś takiego. Tu mamy ładną ławkę do prasowania. Oj. Coś mi to się słabo widzi. Zobaczmy. O. To jest spoiler, którego nie lubicie bardzo. Znaczy większość osób nie lubi. I on tutaj no średnio pasuje. Znowu wyciągamy i tu znowu jest taki. Oj. Ciężko coś dobrać. To są z włókna. Ten jest paskudny. Nie pasuje, ten mi też nie pasuje. Wysoki spoiler musi być, jeśli już będziemy go dawać. Tak myślę, że będzie najlepiej pasował. No tylko takie coś mamy. Zostawię go. Dobra, idziemy dalej. Maski. Nie mam nic. Felgi. I tutaj możemy się pobawić. Do Cadillaca może naprawdę fajne felgi dobrać, myślę. Coś. I też myślę, że upieprzymy je na czerwono. BBS-ki są bardzo fajne. Myślę, że te pierwsze wybierzemy. One mi tak najbardziej do Cadillaca pasują. Nawet nie wiem czemu. Może gdzieś zobaczyłem w jakimś filmie albo coś podobnego. Ten samochód ogólnie kojarzy mi się z filmem Matrix, gdzie była taka akcja na autostradzie i właśnie jedna z głównych bohaterek jechała tym Cadillaciem. Tym albo bardzo podobnym. Nie wiem dokładnie, czy to jest ten model, czy to był ten model, ale no tak jakoś mi się zaszyło w pamięci, że od tamtej pory zaczął mi się ten Cadillac bardzo podobać. Poza tymi światłami z przodu oczywiście. Nie wiem, czy tutaj coś dobierzemy. To są takie bardziej luksusowe felgi. A te nie. Myślę, że te pierwsze były całkiem spoko. Nie były takie tragiczne. A tu mamy same takie niepasujące do mojego Cadillaca. Chociaż tu mamy coś ciekawego. Trochę masywne, trochę takie tunerskie. Za duże nie mogą być. Nie wiem czemu, ale mi 21 jakoś nie odpowiadają w Wordzie do większości samochodów. To też nie. Chociaż te w miarę nawet pasują. Takie kwadratowe. Cadillac jest właśnie taki kanciasty dosyć, prawda? Więc myślę, że kwadratowe malowanie będzie tutaj dość adekwatne. Nie wiem, no mieszane mam odczucia co do tych felg. Nie wiem jak to
Co do czego w ogóle? Nie. Ja tak patrzę na felgę, patrzę na całościowo na samochód, na karoserię i znowu na felgę i tak stwierdzam, pasuje czy nie pasuje. No i nie pasuje. Najbardziej mi pasowały te pierwsze wrażenie najważniejsze. A tu się okazuje, że o kurczę, chyba już nic lepszego nie dobiorę, ale pokażę wam wszystkie, żebyśmy widzieli wszystkie opcje. Co to jest? Dziwne coś. No dobra, te mi się najbardziej podobały. Je sobie zostawiamy. Instalujemy wszystko. Neonów nie będziemy tutaj dawać. Cadillac fajnie wygląda w czerni i myślę, że właśnie cały przód damy czarny, bo chciałbym troszeczkę zatuszować niezbyt atrakcyjne światła. Przynajmniej mi się one nie podobają. Szyby mamy czarne, niech będzie. Obniżenie damy glebę, niech te koła będą takie wow, wygięte. Obniżenie damy myk. Pięknie. Tablicę mamy prestiż, dziwko i gitara. Idziemy do lakierni. Ten pług z przodu mi się nie podoba. Mógłby być troszeczkę mniejszy. Takie coś zrobimy. Felgi damy na czerwono. Pięknie, zobaczcie, o to mi właśnie chodziło, o ten efekt. Tylko nie wiem, czy te nie będą zbyt czerwone. Dobra, może takie ciemniejsze. Tak i tak. I zostawimy metaliczne, one dosyć fajnie wyglądają. Nie rzucają się w oczy, nie są takie oczojebne, a jednocześnie fajnie podkreślają może zarys tych felg. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak czuję i tak robią. No i naklejki. Coś, nad czym chcę spędzić trochę czasu, ale nie dużo. Nie będziemy tu robić masakrycznego jakiegoś malowania, które totalnie zmieni kształt samochodu, bo czasami i tak ludzie potrafili zrobić w Wordzie. Tak, przód mieliśmy dać na czarno, dlatego tył trzeba dać na inny kolor. Weźmiemy sobie naklejkę kwadratową, rozszerzymy ją. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, i na biało. Dobra, mamy coś takiego. Teraz, jak to zgrabnie połączyć ze sobą, postaram się coś z tego uzyskać fajnego. Zawsze przejścia z takich kolorów trzeba jakoś fajnie wykonać. I mam już pewien pomysł nawet. Więc zrobimy tak. O kurde, mam fajny pomysł. Znaczy tak myślę, że fajny. Nie wiem jak wam się spodoba, ale mnie się ten pomysł już podoba i myślę, że to będzie coś ciekawego. Okej, weźmy sobie teraz myk. Tak, wszystko kwadratowe. Zobaczymy, co z tego będzie. Oj. Dam podwójnie, żeby było wszystko na środku. Żeby widzieć. To jest dobry sposób do tego, aby wszystko sobie równać. O. Mamy równisieńko. No dobra. Tylko tu nam wyszedł trochę krab. Weźmy cofnijmy. Aż do szyby. Teraz troszeczkę pochylimy może. Oj. Nie tak. Cofnij. To trzeba trochę inaczej zadziałać, widzę. Nie jest taka łatwa sprawa, żeby to wyglądało wszystko równo. Chociaż teraz już prawie wyszło dobrze. Prawie. Tak. No i jak myślicie? Troszeczkę chyba się przesunęło. Ho. Mamy to. Oj, znowu tutaj jest spieprzone. Cholera, jak to zrobić dobrze? Szparę musimy tutaj taką zrobić. Znaczy ja chcę taką mieć. Myk. No i dobra. Teraz weźmy sobie resztę dachu, pomalujemy na biało. Tak. No i mamy, można powiedzieć, podstawę, zarys tego, jak to będzie wyglądało. Okej.
Jest wszystko ładnie? Jest ładnie, dobra. No jest w miarę prosto, ładnie to wygląda. Teraz mamy cały przód czarny i tutaj chciałbym zrobić jakieś przejście, tylko nie wiem, jakie dokładnie tu zastosować, co zrobić. Widziałem, że na niektórych Cadillacach ktoś robił napisy i te napisy stanowiły takie fajne przejście w inny kolor. To chyba właśnie na tym malowaniu z Pro Streeta wcześniej, co wam pokazywałem. Tu jeszcze jest jakieś malowanie i też kwadratowe, chociaż nie wiem, czy kwadrat, no takie kwadratowe, to jest jakaś wyścigowa wersja, nie wiem. O, właśnie chodziło mi o to, że tutaj jest przejście z napisu z czarnego koloru na czerwony i tutaj mamy jakiś taki delikatny gradient. Nie wiem, czy chciałbym coś takiego uzyskać. Chciałbym dodać troszeczkę czerwonych linii. Mnie się ogólnie bardzo podoba w samochodach, w tuningach, które widziałem na Wordzie, jak jeszcze działał, takie czerwone kreski, które podkreślały kształty, w tym wypadku kwadratowe, aut. I na przykład możemy zrobić tutaj coś właśnie na ten kształt. Weźmy sobie szykany, gdzie one są. Winter, special. Ojej, będzie gdzieś na dole, jest tutaj. Weźmy sobie tą naklejkę, tę naklejkę, o. I teraz, oj, nie wiem, czy to będzie takie proste, ale może się uda. Tu mamy taki kwadratowy kształt tego auta i myślę, że jeśli dobrze tu przejdziemy na czerwony kolor, myk. Trochę za gruba ta kreska. Można zrobić inaczej. O. Dobra. Teraz moglibyśmy dać taką kreskę jeszcze tutaj z przodu. Okej. Nie wiem, czy ona będzie gdzieś za mocno wychodzić. Oj, 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 nie mogę jej, mogę ją złapać jeszcze. Dobra. Tutaj się najwyżej zakryje. Najważniejsze jest to, aby to jakoś wyglądało. Hops i hops. Dobra, i tutaj zakryjemy zaraz te kreski. Teraz dam jeszcze jedne kreski tutaj, ale tu już będzie poważniejsza sprawa, bo chciałbym dać jakieś zaokrąglenie tutaj, właśnie z tych czerwonych kresek. Myślę, że to by wyglądało bardzo fajnie. Tylko, że jest ta maska troszeczkę też kwadratowa, ale nie do końca. I mogę mieć problem, aby tutaj dokładnie nałożyć te naklejki, żeby to wyglądało przede wszystkim estetycznie, no bo na tym to wszystko polega. Dobra, myk i myk. Za grubo. Dobra, dodamy tak. Okej, okay. I teraz nie wiem, czy jak ja to zrobię, jak mi się to uda, czy mi się w ogóle uda, aby tu zrobić jakieś zaokrąglenie z czegoś. Aj, nie wiem, z czego tu zrobić to. Mamy co prawda taką naklejkę, ona jest spoko, tylko ona się tak ładnie nie wygnie tutaj i będzie gruba na końcach. To jest problem, który musimy rozwiązać jakoś. No, jak dam to na czerwono, to nie będzie wyglądać dobrze. Ale możemy zrobić coś innego. O właśnie, i możemy zrobić coś fajniejszego. Możemy sprawić, aby te naklejki łączyły się do jakiegoś napisu. Ten tutaj chyba nie pasuje. Damy na czerwono. Ten napis też nie będzie się tutaj ładnie łączył chyba z tymi paskami, powiedzmy. Chociaż czy ja wiem? Nie, nie pasuje mi tutaj. Race Boy. Chodzi o to, że to też nie mogą być... A zobaczmy, to można malować? Można. Dajmy na czerwono. Zobaczmy. O, 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 o.
Ta naklejka jest bardzo dziwna, ona tutaj ucieka nam ta nóżka daleko. Będzie problem. Nie, to też nie może być. Musimy wybrać sobie coś innego. Od Audi nie. Nissan też nie. Eksplozja hałasu. O, jeszcze tutaj coś mamy. Może uda się wybrać coś z tego. To już lepiej wygląda. Wydaje mi się, że Cadillac, znaczy mi się marka Cadillac bardziej kojarzy z samochodami ekskluzywnymi. I taki napis, jak przed chwilą widzieliśmy, no raczej by nie pasował do tego auta. Moglibyśmy ten napis odwrócić, tak? I dać to w ten sposób, ale no, wtedy troszeczkę mija się scena, no bo trzeba też ten napis jakoś odczytać, przecież to nie karetka. Dobra. Takie coś. I wygląda to bardziej ekskluzywnie, przynajmniej w moim odczuciu. Dodatkowo możemy to jakoś uzupełnić czymś pod spodem tego napisu, pod tym napisem. Zabójcza prędkość. Nie. Super promo. Nie. Z tego też nic nie dobierzemy. Powiem wam, że nie wiem, co tutaj dobrać jeszcze. Ojej, jakieś naklejki Volkswagena. Jeszcze tego nawet nie patrzyłem. Tu mamy napisy, znaczy literki. Na razie to tak zostawmy, co? Skupmy się teraz na tym tyle. To będzie ciekawe, jak to tutaj wykonam. Tak naprawdę nie ma tutaj dużo pracy. Chcę troszeczkę żółtego koloru dodać tutaj gdzieś. Te lampy są dość charakterystyczne dla Cadillaców, z tego co widzę, i można by coś fajnego z tego zrobić. Zobaczmy. Zróbmy też taki podobny, bardzo podobny kwadratowy motyw. Czy to będzie wyglądało w żółtym dobrze? Ten kolor jest jakiś dziwny. Wydaje mi się, że chyba braliśmy tutaj metaliczny. Ale na Cadillacu kolory są naprawdę dziwaczne. Jakiś taki w ogóle nie jest żywy ten żółty, powiedzmy. Jest taki wyblakły, paskudny. Chociaż może to też oświetlenie. Zobaczmy, jak z tej strony. No bo niestety w Wordzie, w garażu nie mam, z jednej strony mamy mocniejsze oświetlenie, a z drugiej słabsze. Zawsze z tej strony jest słabsze oświetlenie. To jest dziwne, ale tak jest. Czerwony. Nie pasuje mi to w cholerę. Kurde. Aha, dobra. To zróbmy może. Tak. No dobra. Teraz zróbmy to. Shit. Może. Tak. Nie wiem, co mi to dało, ale to dziwnie troszeczkę wygląda. Okej. Nawet zaczyna to ładnie wyglądać. Zobaczmy, czy równo. Gdzie tam równo? Teraz będziemy 6 godzin równać to. No dobra, wyrównałem. No to nie, nie takie 6 godzin, no ale. Dobra, teraz kolor. Mamy czarny. Może zrobimy to auto w czerni i czerwieni. Światła są w miarę zakryte. Przynajmniej nie widać, że to jest Toyota Avensis. Tak myślę, no nie wiem, moglibyśmy tutaj dać, a to bez sensu, żeby tu dawać coś białego. Dobra, zakryjmy to, zniknijmy z tym. Teraz moglibyśmy jeszcze zrobić inną rzecz. Spróbować zrobić jakiś ładny cień pod te naklejki tutaj. Myk. Zawsze nie wiem, ja powinienem najpierw robić cień, a dopiero później właściwą naklejkę naklejać, no ale dobra tam. Nie, to nie jest dobry pomysł.
Macie rację, to nie jest dobry pomysł. No i dobra, koniec tuningu. nie, jeszcze trzeba coś tutaj zrobić. Chociaż ja wam powiem, że tak jak wspomniałem, jest to samochód ekskluzywny i w takich autach no raczej nie powinno się stosować takiego hardkorowego tuningu. W ogóle kilka naklejek już nałożyłem tutaj, dla niektórych mogłaby być to profanacja albo jakieś inne brzydkie rzeczy. Wiecie co, nie pasuje mi troszeczkę ten biały dach. Zobaczmy, jakby to wyglądało w czerni. Czy będzie ok, czy nie będzie ok? Ojej, coś mi się tu popsuło. Cofnij. Zakryliśmy to czerwoną. O. To nawet fajnie wygląda. Przynajmniej mnie się bardziej podoba opcja. O, shit, man! Się całe zabarwiło. Tak nie chcemy. Dobra. I. O! Czarny dach, moim zdaniem, lepiej wygląda. Dlatego. Kurde, podoba mi się nawet. Nawet mi się podoba. Początkowo tak wątpiłem w swoje umiejętności, ale teraz zaczęło mi się podobać. Z czarnym dachem. Tutaj mamy w tym modelu jeszcze chromowane te listewki. I one wyglądają bardzo fajnie na tym czarnym tle, i tak mi się wydaje. Auto może wydawać się, że jest tutaj mało tych naklejek i że się nie postarałem, ale możemy zrobić coś jeszcze ciekawego. Ciekawy efekt, który nie wiem, czy mi wyjdzie teraz, bo już mam część naklejek ponakładanych. Spróbujmy zrobić tu gradient, którego powinno się robić na początku. Ale nie wiedziałem, że tak sytuacja się tutaj rozwinie i że będę chciał robić jakieś takie hardkorowe przejście. Znaczy wiedziałem, że będzie przejście, ale że takie, że to będzie w formie gradientu, to nie wiedziałem. Gdzie to dziadostwo jest? To są takie góry pieprzone. Fajnie by było, jakby była w ogóle taka naklejka, sam gradient, a nie trzeba było kombinować z takich dziwnych rzeczy. No ale dobra, trudno. Jak się nie ma, co się lubi. Próbujmy. Będzie tragedia później to zasłaniać, coś tak czuję w gaciach, ale trudno. Dajmy ten podspód na sam dół, aż trzeba tym zjechać. To ma być jego kawałek tego gradientu. Dobra. No, o właśnie tak, o to mi chodziło. To musimy zniknąć całkowicie. Teraz robimy moje przejście. Z koloru białego do czarnego. No, proszę bardzo, moi drodzy, nawet wyszło, nieźle. Teraz trzeba tylko pousuwać te niedoskonałości tutaj i naprawdę mamy fajny tuning. Dodamy jeszcze jakieś napisy tutaj na drzwiach, porobimy, tak jak mówiłem, niedoskonałości. Tutaj widzimy, że ta przerwa się troszeczkę popsuła przez naszą naklejkę. W zasadzie możemy tę przerwę pomalować na trochę inny kolor, a zobaczymy, jak będzie wyglądało na czerwono. Nie będzie wyglądało dobrze. Czarno, biało nie będzie w ogóle wyglądało. Możemy wybrać jakiś kolor, ale chyba najbardziej odpowiedni będzie właśnie czarny. No i jeszcze musimy... Lusterka się pomalowały na biało. Trudno. Zostawimy tak, je tak, jak są teraz. I tak nie wyglądają źle. Ops. No dalej, dziadu. Okej. No i zobaczmy. Cadillac CTSV. Myślę, że malowanie w miarę ukończone. Chociaż no właśnie, teraz to z tyłu tutaj nie wygląda fajnie. No bo tak, tu mamy fajny gradient, niby wszystko git. A ten tył nagle okazuje się być gówniany. Szkoda, że tu nie ma opcji kopiowania naklejek, kurde, by oszczędziło masę czasu. Ale możemy zrobić tak, że damy pod spód jedną taką większą naklejkę i ona będzie czarna, będzie pełniła rolę jakby takiego cienia
pod obie naklejki albo jakiegoś takiego podkładu, nie wiem jak to inaczej nazwać. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jak nie wiecie, to sorry. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Damy pod spód, o tak. Moja inwencja twórcza. Cadillaca CTS-V. Ups. Tak z ciekawości zaraz wejdziemy na Wikipedię i sprawdzę dokładniejsze parametry tego auta. Z czystej ciekawości, nie wiem jakie jest szerokie i tak dalej, a zawsze mnie to interesuje w autach, szerokość konkretnie. Szerokość nierzadko wpływa na wygodę, chociaż też bardzo, bardzo, bardzo ważne jest rozmieszczenie w środku. Na przykład miałem do czynienia z samochodem Toyotą Auris na przykład z 2012 roku. Jechałem w niej dosyć daleko i powiem wam, że w środku, mimo że jest to samochód o szerokości takie jak Audi na przykład A4 czy nie wiem jakie tam jeszcze samochody są porównywalne, ogólnie nie jest zbyt szerokie auto, to jest 1700 mm, 1700 tam z groszami wychodzi milimetrów, tak więc no auto powinno być ciasne jak dla mnie, bo ja jestem przyzwyczajony do samochodów o szerokości 1800 mm. No ale gdy wsiadłem sobie do środka, naprawdę czułem się komfortowo, nie jakoś tak ciasno strasznie i naprawdę było spoko. Nie czułem, że coś mnie tam nie wiem, blokuje z boku. Między fotelem a drzwiami było jeszcze sporo miejsca. Tak, myślę, że jak damy sobie te kwadraciki na biało, na taki szary kolor, nie wiem, coś takiego, będzie wyglądało spoko. Okej, okay. Teraz jeszcze tylko napisy. No, więc w tym samochodzie czułem się naprawdę dobrze. Mimo, że no, autko jest niewielkie jak dla mnie, jak porównując do moich przyzwyczajeń do auta, a naprawdę czułem się w nim fajnie i to było ciekawe. Więc to nie jest zawsze tak, że auto szerokie, na przykład takie Audi A6, w 100% musi wpływać na wygodę. Chociaż Audi A6 jest wygodna właśnie z tego względu, że jest szeroka. Ale nie jest do końca tak. No nie każde auto, tak? Nie każde. Nie wiem jak właśnie jest w przypadku Cadillaca, ale są też auta szersze troszeczkę, które nie są wygodne w środku. Na przykład już w Passacie B5 FL, nie wiem jak jest też w bogatych wersjach, ale w wersji, w której ja jeździłem, strasznie twarde są podłokietniki. Na przykład w Passacie, którym miałem wcześniej, czyli Passat B3 z 92 roku, miał podłokietnik jakiś taki już z gąbką. Jak się jechało na daleki dystans, to spoko, opierałeś sobie rękę i w ogóle ci nie bolało, ręka ci po prostu nie bolała. A w przypadku już tego Passata FL-a, jak jechałem powiedzmy, nie wiem, 16 czy 30 km, to mnie już ten łokieć tak bolał, że masakra, nie dało się opierać w ogóle o to. Więc to był problem dla mnie i nie podobało mi się strasznie w tym modelu to właśnie. Aha, mieliśmy sprawdzić parametry, zanim włożę tutaj jakieś fajne części. Weźmy sobie Cadillaca CTS-V, weźmy sobie w internet, zobaczymy na Wikipedii jak to wygląda. To jest wersja, to nie jest CTS-1. Właśnie, chyba że to jest właśnie jedynka. Zerknijmy. Tu mamy, który rok? 2007, to raczej nie jest 2007, więc to jest, wygląda na to, że to jest pierwsza wersja Cadillaca w Wordzie. Zobaczcie sobie tu. No, w miarę podobne. Popatrzcie sobie na grill, to jest chyba po prostu pierwszy wypust, tak mi się wydaje. Chociaż to może nie jest wersja sportowa jakaś. No ale to będzie to chyba. Poznaję po grillu, bo pozostałe grille w tych następnych wersjach są już skrajnie inne. Na przykład mamy tu CTS 2
tu już mamy grill w ogóle z innej parafii, tak? Więc to musi być, to co mamy w Wordzie, to jest pierwszy wypust. No dobra, ale zobaczmy sobie. Szerokość, prawie 1800 mm, więc jest to na miarę, powiedzmy, Audi A6 albo Passata, Volkswagena Passata po prostu. I zobaczmy wersje silnikowe. No, pomyliłem się, od 3 litrów się nie zaczynają, ale blisko. 2,8 litra same V6 i V8 na końcu. 5,7 litra, o kurde. W Wordzie chyba mamy właśnie tą 5V8, nie wiem, nie jestem pewny właściwie, czy to jest tak. To jest CTSV, no to jest to 5-litrowy, prawie 6-litrowy silnik mamy w Wordzie. Masakra. I zobaczmy tutaj przyspieszenie. Jest tutaj gdzieś napisane, są napisane osiągi. Nie, mamy tylko moc, 406 koni mechanicznych. Ale nic tutaj o przyspieszeniu nie jest napisane. No szkoda, bo moglibyśmy to w Wordzie mniej więcej sprawdzić, jak ten samochód przyspiesza. A prędkość maksymalna chociaż jest podana? Jej, nie ma nic o prędkości maksymalnej. Pojemność bagażnika, zbiornika. Nie ma nic, więc trudno. Dobrze, no to w takim razie tuningujemy w Wordzie. Zobaczymy, o, to jest w ogóle jakaś wersja wymaksowana w klasie B. Nie wiem czemu, ja się nie zajmowałem tuningiem tego auta wcześniej. Zobaczmy sobie, ile wyciąga teraz Cadillac CTSV w klasie B. I zobaczymy też, jak się tuninguje. Wiecie co, mi się wydaje, że tutaj chyba spadało prowadzenie, to znaczy po włożeniu lepszych części w aucie spadało prowadzenie odczuwalne i prowadzenie w statystykach jednocześnie. No nie jestem tego pewny do końca, dlatego sobie to sprawdzimy. Samochód bardzo się fajnie prowadzi jak na razie. No nie wiem, jak będzie po tuningu, mam nadzieję, że prowadzenie zostanie. Powiem wam tak. Ja już to mówiłem na przeglądzie tego auta, jak jeszcze Word działał, ale auto naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. Nie za mocno, nie za słabo, po prostu spoko, nie? Jak te starsze auta w Wordzie, powiedzmy, ale troszeczkę może lepiej. 309 km jechaliśmy, 302 powiedzmy, no dobra, 302 km na godzinę bez nitra, czyli to są takie osiągi dla tego samochodu. A zobaczmy też, jak przyspiesza się powyżej, powiedzmy, 250 km na godzinę. Teraz jechaliśmy trochę z górki, dlatego to przyspieszenie było zakłamane leciutko. Ale jesteśmy na zakrętach, jedziemy pod górę i samochód naprawdę ładnie trzyma prędkość, jak widzimy. Teraz ciulowo wszedłem w zakręt, musiałem trochę puścić gaz. Wozik się trzyma drogi bardzo fajnie, ale czy przyspieszenie jest dobre? Na pewno jest lepsze niż w większości bardzo dobrze skręcających samochodów w klasie B w Wordzie. 270, 80, tutaj mamy kawałek górki, więc troszeczkę przyspieszymy lepiej. No i prosta, 302 km na godzinę na piątym biegu. Dobrze, no to w takim razie mamy 302 km na godzinę w klasie B. Wiecie co, nie pamiętam, czy to było dużo, czy mało. Chociaż to było tak w miarę standardowo z tego, co kojarzę. Na przykład Mazda RX-8 osiągała 290 km na godzinę, co jest niezbyt dużo jak na klasę B, ale wystarczająco, bo Mazda miała na przykład bardzo dobre przyspieszenie. Dobrze. Bierzemy wszystko na prędkość. Tak myślę. O kurczę. Myślicie, że uda się do S-ki wrzucić Cadillaca? Ojej, byłoby ciekawie. Dobra, tu już mamy spada jednak prowadzenie, cholera. No to może być problem, raczej nie damy do S-ki. Gdyby jeszcze wzrastało prowadzenie, jak na przykład w BMW M6, to by było lepiej. Dobra, teraz daliśmy sobie skrzynię na prędkość i zobaczcie, że stat prędkości maksymalnej jest teraz wyższy od statu przyspieszenia, dlatego myślę, że możemy włożyć zawieszenie. A zobaczmy, co się stanie, jak włożę takie. 11.31, a jak włożę zawieszenie na przyspieszenie, czyli najgorsze zawieszenie, ja wolę dać jednak czerwone,
Ale zaraz coś jeszcze pokombinujemy, bo mam pewien pomysł. Właśnie czekałem na taki samochód, który będzie miał statystykę prędkości maksymalnej wyższą od statystyki przyspieszenia, bo teraz możemy się fajnie pobawić, myślę. Dobra. Zobaczmy jedną rzecz. Tutaj wzrasta do 45, tu do 18. Ok, a weźmy sobie hamulce żółte. 39, 15. Przyspieszenie wzrasta więcej, ale i tak na czerwonych hamulcach te statystyki wyglądają najlepiej. No i opony. Weźmy sobie opony. No to są chyba żółte. Ok, tu będzie chyba lepszy start. Ale zobaczcie, niewiele wyższa statystyka. To naprawdę jest bardzo dobrze. No to jest dlatego, że jak widzicie, te opony mają najlepszy procent na prowadzeniu. A te opony mają rozłożone troszeczkę te procenty i przyspieszenie jest tutaj lepsze w stosunku do tych czerwonych. Dlatego ta statystyka jest niewiele lepsza na czerwonych, mimo że to są ogólnie najlepsze opony w Wordzie. Tutaj mamy ciulowo, tu. No najlepsze są chyba te do tego auta. Tak myślę, nie wiem, nie jestem pewny. Po prostu tak tuninguję. Dobra, weźmy sobie teraz silnik. Zmieńmy na silnik do przyspieszenia i zobaczymy, co się stanie. Tak, i mamy tutaj. Spadło mi ciśnienie tkaci. Nie, spadło mi po prostu stat ogólny. Mimo że powinno być wyżej, skoro dajemy na przyspieszenie. Kurde, co ja chcę tu włożyć? Tak, o proszę, tu jest ciekawa sprawa. Zobaczcie, wkładam turbo na przyspieszenie i statystyka zostaje taka sama ogólna, a zmieniają się statystyki. Nie, w ogóle nic się nie zmienia. Zobaczcie, daje, jest takie oszukane, to jest w ogóle. Daje turbo na przyspieszenie lepsze, przyspieszenie jest takie samo, a spada prędkość maksymalna, paraleje w ogóle. Nie wiem, jak te statystyki w ogóle oni tu produkowali, projektowali, whatever, ale to jest bardzo dziwne. Dobra, weźmy sobie teraz tutaj i sprawdzimy prędkość maksymalną tego auta teraz. Jedziemy po śniegu, więc nie powiem wam, jak się teraz prowadzi, ale wjeżdżamy na asfalt i prowadzenie, powiem wam, że jest lepsze niż było. Auto naprawdę prowadzi się super teraz. Znaczy skręca, na tych niższych prędkościach było ok, a zobaczymy, co się stanie, jak trochę przyspieszę. Jest bardziej żwawe. Chociaż może jadę troszeczkę z góry, ale czuję to, że jest bardziej żwawe. Nie wiem czemu. Może to przez to skręcanie, bo skręt jest lepszy, autentyczny. 320, 330 z literosem. O, 40, 340 km na godzinę, no w klasie A to nie jest dobry wynik. 325 w własnych siłach jedzie na prostej, tak myślę. To też z takim oporem leciutkim. Ale auto naprawdę fajnie się prowadzi i dosyć szybkie jest, kurczę, na tych zakrętach ładnie je połyka, że tak powiem. Bardzo przyjemnie się nim jeździ. Chociaż jadę na klawiaturze teraz, nie wiem, jakoś tak wyszło. To i tak opanować jest je bardzo, bardzo fajnie. Weźmy sobie jeszcze. Tutaj z tej góry zjedziemy, zobaczymy, co się uda osiągnąć. Zobaczcie, jechałem z molochem na tym dość trudnym zakręcie, gdzie nie jeden samochód z ciężkim prowadzeniem, o takich statystykach jak Cadillac teraz ma na prowadzeniu, po prostu by się rozwaliło ścianę. Cadillac z molochem, no może prędkość była niższa, nie wiem, ale poradził sobie świetnie. 342 km na godzinę bez nitra jedzie nasz Cadillac. Czy to jest dobra prędkość? Raczej nie. Ale też nie jest najgorsza i no jak na samochód, który powinien być raczej w klasie B albo C, w klasie A myślę, że radzi sobie dobrze, chociaż no wiadomo, najlepszym sposobem na sprawdzenie tego byłoby po prostu ściganie się z prawdziwym graczem, czego mi bardzo teraz brakuje. No ale tak na moje odczucia myślę, że jest to dość dobry samochód, taki, nie wiem, lepszy słabiak jak w klasie A, że tak powiem. Powiedzmy, że są takie trzy klasy w klasie A, że są takie mocne samochody jak, nie wiem, Pagani Zonda F czy Porsche 997, takie średniaki typu Ford GT40, Porsche RSR czy co tam jeszcze było takiego, jakieś tam inne samochody jeszcze.
No i takie słabiaki jak właśnie Cadillac czy jakieś inne tam samochody. Nie wiem, co tam jeszcze mógłbym wymienić, na przykład Forda, Crossworda. No, Crossword może jeszcze jest taki lepszy w tej klasie A, ale są na pewno takie samochody, myślę, że bardzo podobne do Cadillaca, które powinniście znać albo które moglibyście wymienić teraz. Natomiast moim zdaniem jest to taki lepszy sławek w klasie A. I samochód ogólnie z wyglądu taki sobie. Zdecydowanie ładniejszy jest drugi wypust Cadillaca. Druga jakby wersja, czy może... No można powiedzieć, że wersja Cadillaca CTS-a. Już ten grill jest fajniejszy, kształty ogólnie. Zobaczmy, czy jest może jakieś zdjęcie z tyłu jest. Nie? Tył wygląda całkiem podobnie moim zdaniem. Ale przód jest ładniejszy, te światła są fajniejsze. No a już zobaczcie sobie Cadillaca CTS-a trójkę. Tak wygląda. To już jest w ogóle limuzyna. To już się nie zalicza raczej do samochodów sportowych. To jest bardziej limuzyna, tak moim zdaniem. Tak na moje ludzkie oko. No, wygląda niesamowicie. Niesamowicie wyglądają te samochody. No nic, moi drodzy. Wracamy do Worda. Tuning Cadillaca CTS-V. Mam nadzieję, że spędziliście miło ze mną czas i że dobrze się bawiliście, albo że po prostu się chilloutowaliście przy tym filmiku, albo odpoczęliście od szkoły i tak dalej. Dziękuję wam, że jesteście ze mną i do zobaczenia na następnym odcinku. Na razie, pa pa.